Udało nam się po kilku miesiącach negocjacji i rozmów z AZS-em Wrocław przejąć sekcję kobiet, która uczestniczy w najwyższej fazie rozgrywek w Ekstralidze Kobiet. I od przyszłego sezonu dziewczęta będą grały w barwach Śląska Wrocław i będą reprezentowały Śląsk Wrocław. Witamy na pokładzie i w rodzinie Śląska Wrocław kolejny element wielkiej rodziny piłkarskiej, jakim jest piłka nożna kobiet. Dla nas to jest duże wydarzenie zarówno pod względem symbolicznym pierwszej drużyny ekstraklasowej, która jednocześnie będzie rozgrywała mecze drużyn męskich i żeńskich w najwyższych rozgrywkach krajowych, co wydaje się być bardzo takie bardzo symboliczne, dla nas istotne, ale jednocześnie wliczając w to wszystko Blind Football, którym także współpracujemy, oraz drużynę e-sportową Śląska Wrocław, stajemy się w tej chwili chyba największą rodziną piłkarską w Polsce na tak wysokim poziomie sportowym. Dla nas, jako dla Śląska Wrocław, to jest wielkie wydarzenie i cieszymy się, że dziewczyny dołączają do naszej grupy. Ta drużyna potrzebuje nowego impulsu do rozwoju. Zresztą jest to zgodne z tendencją, która już od dawna w Europie występuje, że przy klubach piłkarskich męskich są powoływane drużyny żeńskie. I to się w ten scenariusz wpisuje i myślę, że to tylko będzie bardzo dobrze dla sekcji piłki nożnej kobiet. Przechodzimy pod Śląsk. Cieszyłyśmy się, że możemy reprezentować barwy tego klubu z historią i że będziemy teraz grały już w Ekstralidze jako Śląsk Wrocław. Cóż, ja na pewno się bardzo ucieszyłam tą informacją, ponieważ WKS Śląsk Wrocław to jest naprawdę ogromny klub i tak jak każdy w województwie czy w Polsce wie, co to jest za drużyna WKS Śląsk Wrocław, tak gdzieś tam z AZS-em Wrocław było różnie, tak? I to też na pewno będzie wpływało pozytywnie na promocję naszej drużyny piłki kobiecej i mam nadzieję, że sprowadzi to również młode dziewczynki do klubu. Na pewno pod względem marketingowym, organizacyjnym to jest bardzo duża przewaga, ponieważ nie ukrywajmy, marka Śląska Wrocław jest dużo bardziej znana niż marka AZS-u Wrocław, nawet nie we Wrocławiu, ale w całej Polsce czy w Europie, więc będzie to dodatkowy bodziec dla dziewczynek, które żeby grały jako Śląsk Wrocław, żeby przychodziły do klubu i też do zawodniczek już ukształtowanych, które będą przychodziły, żeby grać na poziomie Ekstraligi. Traktujemy to na pewno jako bardzo, bardzo mocny bodziec, jako nowe wyzwanie, tak? Jesteśmy obecnie jedynym klubem, który ma swoją drużynę w Ekstralidze i w Ekstraklasie. Także to jest dla nas naprawdę wielka sprawa i będziemy chcieli reprezentować godnie klub. Jeżeli przychodzimy pod tak wielki klub, tak? To znaczy, że gdzieś tam ta piłka kobieca idzie w dobrym kierunku, że będzie łatwiej nam się rozwijać i będzie możliwość, będzie więcej dziewczyn grało w piłkę, będą większe możliwości i to wszystko działa na plus na pewno. Trochę z opóźnieniem w porównaniu do zachodu Europy czy do Stanów Zjednoczonych, ale też myślę, że to duża zasługa tego, że zmieniło się trochę podejście chociażby PZPN-u, bo bardzo długo ta piłka nożna kobiet była traktowana jako ta gorsza siostra piłki nożnej męskiej, taka trochę z musu, że musi być. A teraz rzeczywiście coraz bardziej widać, że się pokazuje tą piłkę i w telewizji, i są informacje o zawodniczkach, które wyjeżdżają za granicę i to przynosi wymierne efekty, bo i zawodniczki wyjeżdżają na zachód, i kadra Polski gra coraz lepiej, i te mecze, i marketingowo te mecze są pokazywane w telewizji i przyciągają kibiców, publiczność i telewizów, więc myślę, że idzie to w dobrym kierunku.